Na 3 miliony złotych szkoły z Leszna wyliczyły swoje potrzeby, jeśli chodzi o doposażenie ich w sprzęt. Jest szansa na jego zdobycie, bo Wydział Edukacji będzie aplikował o środki na ten cel. Na razie Wydział Edukacji Urzędu Miasta czeka na ogłoszenie konkursów przez Urząd Marszałkowski, ale jest przygotowany do złożenia dokumentów. Swoje potrzeby szkoły z Leszna wyliczyły na 3 miliony złotych. Chodzi o różnego rodzaju sprzęty dydaktyczne. Wkład własny wynosiłby 450 tysięcy złotych. Jest też szansa na projekty inwestycyjne. Chodzi o termomodernizację budynków przedszkolu nr 7 i zespołu szkół rolniczo-budowlanych, gdzie miałby działać zespół szkół specjalnych. Jak tłumaczy Lucjan Rosiak, naczelnik Wydziału Edukacji, by otrzymać środki na doposażenie i termomodernizację, równolegle muszą być zorganizowane projekty miękkie dotyczące działań uczniowskich. I tak, jeśli chodzi o szkoły zawodowe, to wyliczono je na 900 tysięcy złotych. Mowa o różnego rodzaju kursach, na przykład BHP. Inne szkoły to wydatek rzędu 1 700 000 złotych. Pieniądze byłyby przeznaczone na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.